Mateusz Kaniowski, razem ze mną król polskich free fightów, Tomek Olejnik. Siemano, witam. Czym byłaby gala Prime'u bez ciebie? Wydaje mi się, że ludzie po prostu wyczekują na każdej gali Prime'u, aż Olejnik wleci do klatki, pokaże show, trochę swojej pięknej kondycji. Wiesz, oni po prostu wyczekują na to, no dlatego jestem. No dobra, miałeś nie walczyć, miałeś mieć przerwę, wylatuje rywal Bagiety. Bagiety, który jest znany z dymów, z tego, że robi ogromny harmider w klatce. Zgłosiłeś się ty, czy sami do ciebie zadzwoni? Dostałem taką propozycję, mówię Bagieta, no to kurde, no nie oszukujmy się, porobali nim najłatwiejszy zawodnik chyba. Co? Z którymi walczyłem, no tak, no. Przyjmiemy mocnych przeciwników, tylko robali, no zrobali nim Bagieta, wygrał. No i od razu, no wydaje mi się tak, hejter by go dowalił. Malciński oczywiście, że też, Wandal też. Z kim ja jeszcze walczyłem? To chyba tyle, tak? Z czarnym Polakiem. A no i no, czarny Polak, Bagietę, myślę, że też. No myślę, żeby go mógł... Tak deprecjonujesz umiejętności potężnego Michała Bagietki? Jakie umiejętności? Jak on tam umiejętności żadnych nie ma? No jakie umiejętności? Mateusz. Dobra. To czy Tomek Olejnik posiada większe umiejętności od Michała Bagietki? Wydaje mi się, że mam teraz o tyle taki plus, że on ma presję na sobie, że jak ze mną przegra, będzie skończony, a ja wchodzę na pełnym luzie 2 tygodnie przed galą do tej walki i nie mam nic do stracenia, dlatego wlatuję w niego. Powiem ci, że teraz nawet miałem taką motywację do treningów największą, sam z siebie, że sam siebie nie woliłem w chuja, żeby nie chodzić na treningi, tylko po prostu serio, dzień w dzień, jakbym miał więcej czasu, to ja przysięgam ci, żebym taką formę zrobił, że to szok, a dzień w dzień na treningu byłem i to nie było tak, że ja musiałem iść, tylko ja sam zapierdzielałem na ten trening i czułem pozytywne endorfiny, jak na ten trening dojeżdżałem, już wiesz, o co chodzi, nosiło mnie, jak czekałem na trening. Mi się coś przypomniało, ty po prostu przypomniałeś sobie, jak wyglądała walka kamerzysty z Bagietą i dlatego go tak deprecjonujesz. No też. I dlatego mówisz, że w niego wlecisz, bo widziałeś, że to raz zadziałało, kiedy tak zrobił kamerzysta i teraz chcesz zrobić to samo. Niekoniecznie. No mam inny gameplay, ale nie będę teraz ci o tym mówił, bo pewnie... Nie, nawet bym nie próbował. Tak, tak, oczywiście. Natomiast ty nie uważasz, że Bagieta był słaby? Nie, no mi się wydaje... No w sensie ja nawet dzisiaj poczułem, jaki on jest lekki, jak go odepchnąłem i ogólnie... No to wydaje mi się, że naprawdę teraz bez żadnego lecenia... I tutaj robienia tego, to mi się wydaje, że mam duże szanse na wygraną z nim. A nie zdziwiło cię to, że zgodził się na pojedynek z tą, że się nie przestraszył? Nie no, a czego miałby się przestraszyć? Tomka Olejnika, najpotężniejszego polskiego free fightera. No, mógł się przestraszyć oczywiście, że tak, no ale widzieć, nie przestraszył się. W 7-7 się bijemy i fajnie, bo jeszcze trochę kilo miałem do odrzucenia. Myślałem, że w 7-5, bo tak miało być. Ale no zgodził się na te 7-7, to tyle plus, że wagę już mam praktycznie zrobioną, a ostatnie dni to były katastroficzne, jeżeli chodzi o to, bo trzymałem tak Michę, że to jest jakaś masakra. Ile ważysz? Teraz 78. Co? No to wiesz, no to łatwa robota, bo to tylko się odwodnić wystarczy. No, ja nie, no w sensie wiesz, no... Kilogram? Ale nie, ja ważyłem ogólnie 82,5 parę dni temu, a teraz 78 ważę już. Okay, myślałem, że przeżywasz zrzucenie 3 kilo, gdzie to z samej wody by ci zeszło tak. Nie, nie, ja miałem teraz do 7,5. Czyli tydzień do walki. No, ja teraz do 7,5 miałem zrobić, więc czyli jeszcze miałem 3 kilo zrobić, a teraz się okazało, jak się okazało, no to dla mnie lepiej, no nie mam tej presji, będę mógł sobie coś małego zjeść jeszcze, co nie? Czy uważasz, że jesteś człowiekiem od zadań specjalnych? Wydaje mi się, że tak. Wjeżdżam do klatki i Bagietę rozjeżdżam. No to tak upraszczasz to. No nie, no powiedz ludziom po prostu, co masz na myśli, bo może nie każdy będzie wiedział, a ja mniej więcej rozumiem cię, no chodzi mi, wiesz. No chodzi mi o to, że jesteś w stanie wlecieć po prostu, jakby nigdy nic nie przygotowany, no bo nie trenowałeś teraz i zawalczyć z Bagietą, który naprawdę fajnie się nawet poruszał momentalnie. No oprócz walki z kamerzystą, która wyszła mu dramatycznie, no to za każdym razem pokazało się z dobrej strony. Nie, dla mnie to nie jest problem. Ja naprawdę mam z tyłu głowy to, że ja walczyłem z mocniejszymi przeciwnikami i naprawdę nie czuję żadnego stresu, że Bagieta może po prostu mnie jakoś tam zaskoczyć, bo wydaje mi się, że jego ciosy nie ważą i po prostu to będzie walka taka, jakbyśmy się pod sklepem jakimś napierdzielali, bo to pewnie tak wyjdzie. Ostatnio mówiło się wiele, że Mamed Khalidow być może zawalczy w Fejmie i dzięki temu widzowie zaczęli mi przypominać te nieprawdopodobne trailery pojedynku Mamed Khalidow kontra Tomasz Olej. A widziałem też ten trailer. To już ze 4 lata temu było. Tak, do walki nigdy nie doszło. Mamed chyba musiał odrzucić ofertę, żeby ze mną zawalczyć, no ale spokojnie, może jeszcze kiedyś się zgodzi.
Czy uważasz, że po raz drugi w twojej karierze twoja ręka może pójść do góry podczas oficjalnej walki? Wydaje mi się, że tak będzie po prostu w sobotę, a nie może być. Tak będzie, a nie może być? W sensie, bo ty powiedziałeś, że może być moja ręka w górze, okay, tak? Okej. No to ci odpowiedziałem. Musi tak być, kurczę. Jestem ciekawy, skąd wynika ta pewność siebie? Może to nie jest Bagieta 2.0, tylko Lejnik 2.0. Bagieta w ogóle dzisiaj był odwalony, ale masz szczęście, że ten gościu zdążył kontuzjować nie jego, tylko Rataja. No tak, o tyle dobrze, że Bagieta po prostu na sobotę będzie przygotowana, żeby tam dostać na dziób. Tomek, co ty jeszcze robisz oprócz tego, oprócz freak fightów w swojej karierze internetowej? Robisz coś, czy odpoczywasz? A robię. No, wystarczy, że sobie poglądasz u mnie na profilu. Aha, no to jak zapytałem... Nagrywam jakieś tam shorty, TikToki. Chciałbym, żebyś sobie zachęcił ludzi, ale nie. No nagrywam shorty, TikToki, teraz Bagietę podkręcałem na Insta, ale niestety nic nie dał się podkręcić, bo czuję presję pewnie, że jak przegra, to będzie musiał się tłumaczyć każdemu, więc on po prostu nie odpowiadał nic na to, ale u mnie znajdziecie fajny content, jeżeli lubicie pośmiać się, to jestem dla was tam na tym profilu. Dobra, a czy z takiej jednej walki da się utrzymać przez cały rok? Z takiej co teraz? No nie wiem, ja mam różne źródła dochodu. To jest po prostu dla mnie dodatkowa gotówka na jakąś inwestycję, że tak powiem. Co inwestuje Tomek Olejnik? A to wiesz... W sensie, jakby ci to powiedzieć, no to nie jest nic istotnego. Tam coś w krypto, robię jakieś tam różne rzeczy, ale to... A nie, bo myślałem, że to tak biznesowo mocno do tego podchodzi. Nie, no mam różne, różnymi rzeczami się zajmuję, ale no tutaj jesteśmy na Prime, w sobotę walczę, to nie jest... Jestem ciekawy, jakie to są stawki, na przykład tak jak ty wiesz, jest to siódma walka, szósta? Coś w ten deseń? Nie wiem chyba nawet, która. No właśnie. No jestem ciekawy, na ile ustawiłeś sobie... Na ile ustawiłeś sobie życie za te wychodzenie do klatki? Jest okej, no ja nie narzekam. Okej, ostatnio widzieliśmy cię na Gali Fame w Szczecinie. Ja nawet zapowiadałem moim widzom, jak widziałem spotkanie oficjalne z Wojtkiem Golą, że to jest chyba przejście Tomka Olejnika, ale okazało się, że nie, że Tomek jednak jest lojalny i zostaje w Prime. No tak, no tak jak widzisz właśnie, w Prime to jest moja chyba czwarta walka pod rząd? Z rzędu, czekaj. Był Czarny Polak, był Vandal, kto jeszcze był? Robalini, no i Trabagieta. Zgadza się, no. Bo ty jeszcze wcześniej walczyłeś z Dawidem Malczyńskim i z kim jeszcze walczyłeś? To twój szósty pojedynek w życiu, pięć już miałeś. Ja ci powiem tak, ja tutaj czuję się naprawdę bardzo dobrze. Tak rodzinnie tutaj się czuję w tym Prime, no serio. Okej, a masz jeszcze kogoś na oku już po Bagiecie? Po Bagiecie? Nie myślałem nad tym. Ogólnie to jest, dla mnie to był taki ząg, że ja walkę z Bagietą nagle mam mieć, to serio. Ja powiem ci tak, mówię, ty no kurde, już wcześniej się chciałem z nim bić w sumie, bo czemu nie? Wydaje mi się, że serio mam z nim szansę. Więc no, czemu by po prostu tego nie zrobić, co nie? A co sądzisz o Bagiecie, jako o człowieku? Wiesz co, no wydaje mi się, że tak jak każdy ma jakąś maskę, którą udaje na konferencjach i takich rzeczach, a prywatnie może być normalnym gościem, no bo wydaje mi się, że po prostu jest takim chłopakiem, którego byś spotkał na bloku i to jest taki właśnie Bagieta, wiesz, że możesz pogadać czy coś. No, ja tam... jakoś tak, nie czuję takiej nienawiści do niego, ani nic takiego, w sensie po prostu chciałbym go rozwalić w oktagonie, żeby coś sobie udowodnić. No i to jest taka moja największa motywacja, że po prostu no ja chciałbym z nim wygrać i tyle, no. A co poczułeś w momencie, kiedy Jay Silva, siedząc na konferencjach, mówił, że on chciałby zobaczyć z najpotężniejszym zawodnikiem freak fightów, Tomkiem Olejnikiem? Słuchaj, ogólnie no tak jak sam widzisz, ja nie boję się żadnych wyzwań, nigdy się nie bałem. Wystarczy tylko odpowiednia garza i robimy to. Dobra, to była nobilitacja, uśmiechnąłeś się jak to usłyszałeś? Jeszcze raz? Uśmiechnąłeś się jak to usłyszałeś? No tak, no czemu nie? Nie, myślałem, że bardziej byłeś zszokowany, że taki no, człowiek. Nie byłem zszokowany ogólnie, ale już się z tym przyzwyczaiłem, że duża część osób takich, nawet niektórych z sportów takich zawodowych, nie freakowych, że tak powiem, mnie kojarzy i to jest dla mnie też takie szokujące, że jak do tego doszło, że tak powiem, wiesz o co chodzi, bo jednak, no nie oszukujmy się, trochę w tych freakach siedzę w sumie praktycznie od samego początku i w sumie fajnie, że tam komuś czasami potrafię sprawić uśmiech na buzi moją, że tak powiem, rolą, którą tutaj
moją rolą, którą tutaj przedstawiasz. Dziękujemy. Tomek Olejnik. Siemano, dziękuję też. Piąteczka. Piona Byku.